Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do ostatniego spotkania Latów z płytą winylową. Tak, ostatnie spotkanie Latów z płytą winylową, te odcinki się kończą z tego względu, że lato się kończy. A zacznie się zapewne Babie Lato, albo po angielsku Indian Summer. Indian Summer. Dobrze, ale zanim pokażę Wam nowe płyty, które znajdą się na stronie www.popmaster.pl i w sklepie Popmaster Record Show w Słupsku. Chciałem powiedzieć, że łączę się z bólem z tymi osobami z południa Polski, z południowego zachodu, gdzie dotknęła ich wielka, wielka tragedia. Ta powódź jest naprawdę wielką tragedią dla mieszkańców. No, aż nie chce się wierzyć, że te budynki jak domki z kart, jak domek zapałek się rozwalają. Woda po prostu niesie sobą te budynki, samochody i tak dalej. I jeśli jest to możliwe, to zapraszam wszystkich do wpłacania na konto dla powodzian. Każdy na pewno ma w swojej miejscowości, czy burmistrz, czy kto tam jeszcze, czy prezydent miasta, tak dalej, organizuje w waszych miejscowościach zbiórkę dla powodzian. W Słupsku tak samo pani prezydent zorganizowała zbiórkę dla powodzian, także jak coś, to prosiłbym o wpłacanie na ten cel. Dobrze, to znaczy nie jest dobrze, no ale wracamy do płyt winylowych. No lato w dalszym ciągu jest piękne, tu na północy słoneczko. I dlatego jeszcze rzut na taśmę z płytami, które właśnie pojawiły się latem w Słupsku w Popmaster Record Shop. A zaczynamy od Gwiazd na 45 obrotach. Co prawda nie będzie Depeche Mode, a były dwa odcinki z maxi singlami. No niewiele tych maxi singli. Zaczynamy od czego? Bo ponoć czeka ten, kto? Robert De Niro, Waiting i Bananarama. 12 cali, 45 obrotów. I czeka Robert De Niro. Co to jest miłość? Pyta się Howard Jones. What is love? To następny maxi singielek. Tainted Love i Soft Cell, 12 cali, cover chyba lepszy. Nie, oryginał też jest fantastyczny. Czyli wytwórnia Motown, 60 chyba drugi rok, albo trochę później. Tu mamy Divine, Native Love i Divine. Co nam jeszcze zostało z maxi singli na te lato? Bobby O, She Has A Way. A, to mam. She Has A Way i Bobby O. Teraz The BB&Q Band, czyli Barbecue Band, można by było powiedzieć. Capitol Records, pioseneczka Imagination, a z drugiej strony mamy Hard To Get Around. Bilbo, albo Bilbo, łatwiej Bilbo się wymawia, Sex Machine. I jeszcze mamy na 12 calach Jackie Wilsona, to wszystko już jutro w sklepie, czyli na pierwszy dzień jesieni. Reed Petit, Jackie Wilson, a w internecie już dzisiaj. Oprócz tego mamy jeszcze Sharon Brown, która jest specjalistką w miłości, a specialist in love, Sharon Brown, Booker Newberry Third, i Teddy Bear, 83 rok, wersja śpiewana i instrumentalna. I teraz mamy Dance Freak Part Freaks i Destiny. A na drugiej stronie ten sam kawałek, ale w wersji instrumentalnej. No i już na zakończenie, co chodzi o maxi single, mamy grupę Shack Attack i Watching You. Special w maxi version 45 RPM. A na drugiej stronie mamy Beach to the Boys i Orion Nights, takie kawałeczki. I tu jeszcze raz Shack Attack i Don't Blame In On Love. I to na tyle maxi singli, ale nie na tyle Shack Attack. Shack Attack Invitations. Oprócz tego mamy Shack Attack, ale uciekło. Mam chyba, znalazłem. Shack Attack Nightbirds, proszę bardzo, była gdzieś pod spodem. To może odłożę tą płytkę, bo pora na Priority, kurde, raz, dwa, trzy, Pointer Sisters i Priority, kurde, bardzo dobre słowo, popularne, coś nie mogę dzisiaj wymówić go. The Tops, The Four Tops,
Legends, Motown. To taki składaczek z trzech albumów: Back Where I Belong, Reach Out i Four Tops Live. Zdaje się, że to z tych albumów pochodzi kawałeczek, albo i może się mylę. No w każdym razie okładeczka podniszczona. Teraz pani Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, płyta z 1982 roku. I Will Survive śpiewała w latach 70. I taka historia o niej była. Kiedyś tam w radiu usłyszałem, że była bardzo ciężko chora. Leżała w szpitalu, była umierająca. I przyszedł gościu, prawdopodobnie kompozytor, który, nie wiem, zagrał, zaśpiewał kawałeczek I Will Survive i prosił, żeby ona to wydała. Właśnie, żeby ona to zaśpiewała. Kobieta umierająca, jedną nogą na drugim świecie, jak usłyszała ten kawałeczek i ni stąd, ni z gruchy, ni z pietruchy, że tak powiem, jej kondycja zaczęła się poprawiać. Po kilku tam dniach, tygodniach wyszła ze szpitala, zaśpiewała ten kawałeczek, to chyba 76 rok podejrzewam, i to był naprawdę wielki, wielki przebój jej, wielki przebój dyskotekowy, wielki przebój, największy przebój Glory Gaynor. A tu mamy album pod tytułem Gloria Gaynor. Teraz mamy panią z Brazylii, która wyemigrowała do Ameryki, by nagrywać muzykę. Trochę podjazzowała, taka jazzująca muzyczka, funky jazz, ale więcej jazzu niż funky. The Real Tanya Maria White. Co my jeszcze mamy? Melba Moore. Melba Moore to jest osoba całkowicie mi nieznana, no ale śpiewa funky i soul, tylko tyle wiem. Słuchajcie, Deep Purple, Smoke on the Water śpiewał. Piosenka dotyczyła kasina, które było w Montreux, które właśnie spaliło się. Kasyno było nad wodą, nad jeziorem, dlatego ten Smoke on the Water. No i z tego, że właśnie kasyna, tylko że już po odbudowaniu podejrzewam, pochodzi ta płytka. Różni wykonawcy zaśpiewali jakieś kawałeczki, które właśnie śpiewali w tym kasynie. No i z tego powstała płyta. Podejrzewam, że nagrania pochodzą z różnych okresów. W każdym razie wszyscy wykonawcy, czyli David Sanborn, czyli co tam był, Al Jarreau, Randy Crawford, po prostu występowali w tym kasynie przez jakiś tam okres i to zostało wydane właśnie na takim składaczku. Casino Lights. Jeszcze jeden składaczek dzisiaj, podwójny album, gatefold okładka, czyli rozkładana, The Best of British Jazz Funk. Slipstream, 29,90 marki kosztowało, zachodniej marki, czyli brytyjskie zespoły grające, śpiewające muzykę funk. Funk, a tu między innymi Shack Attack, który był wcześniej, i Level 42. Okej, zespół, którego istnienia 20 lat temu nawet nie wiedziałem o istnieniu tego zespołu. Dopiero dobre 18-20 lat temu poznałem, słuchając brytyjskich stacji radiowych. Grupa się nazywa Stylistics i ich wielkie przeboje miłosne. A tu m.in. Rocking Roll Baby, You Make Me Feel Brand New, Hey Girl, Come On and Get It, You Are Everything. Piękne kawałeczki. I'm Stone in Love with You. Fantastyczne kawałki. Ani jednej kobiety nie ma, a byłem przekonany, że mają w zespole jakąś panią, która śiewa, ale to nie pani, to falset. Falsetem śpiewa mężczyzna. Okej. Gary Bird and the BG Experience. The Crown. Wow. Maxi single. Aha, to przez pomyłeczkę, The Crown, Das Band, Keep It Love, proszę bardzo, Das Band, też nie znam, no ale panowie grają i śpiewają funk, funk i soul. Gap Band 5, Jamming, to wszystko już Popmaster Records Shop na stronie internetowej www.popmaster.pl. Okej, Temptation, All the Million Sellers. Wszystkie piosenki znajdujące się na tej płycie można by było wywnioskować, sprzedały się w milionowym nakładzie. A jakie piosenki? Między innymi My Girl. Piękny przebój. Papa Was a Rolling Stone. Just My Imagination. No to są wielkie przeboje tego zespołu. Teraz mamy Yark Broad and Peoples. The Two of Us.
i ten duecik Two of Us, piosenka Beatlesów, Let It Be, rok 70. Druga strona, nie, już nie pamiętam, chyba początek drugiej strony, właśnie The Two of Us. Później tą pioseneczkę, bo nie wiem, zaśpiewał w latach 80., no w 70. może nawet. To jest inny Two of Us, skomponowane przez Kevina Yerbrough i Alissa Peoples. I to właśnie ich Two of Us. Solidna muzyka przede mną. Ashford and Simpson i Solid. Proszę bardzo. Teraz Air Cloud, Love Ride. I to chyba mamy już ostatnią płytkę z gatunku funk, soul, Gladys Knight and the Pips, All I Need is Time. Wszystkiego, co potrzebuję, jest czas. Tak, czas leczy rany. Tego wszyscy potrzebujemy. Gladys Knight, prawdopodobnie amerykańskie wydanie. Z tego, amerykańskie już na pewno wydanie. Z tego względu, że tu jest cut out, czyli okładka została przycięta. Proszę bardzo. Te okładki się przycinało w sklepach, dlatego że zostały płyty przecenione. Po prostu płyta nie szła, to przeceniali, a żeby po prostu nikt nie przychodził, kupując w jednym sklepie płytę i szedł do drugiego, by powiedział, że właśnie kupił płytkę i chce oddać, bo mu się nie podoba, żeby po prostu przekrętów nie było, to nacinano właśnie okładeczki. Okej, okay, może teraz pora na operę. Trzech tenorów. Te hasło wam coś mówi? Trzech tenorów? Przełom lat 80. i 90. kasety magnetofonowe i płyty winylowe sprzedawały się fantastycznie. Nigdy w tym okresie nie miałem do czynienia z płytą winylową. Tutaj w ostatnim czasie kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt płyt przez moje ręce przeszło, trzech tenorów. I to jest następna płytka. I co mamy? Carreras, Domingo i Pavarotti w koncercie Mechtam. Czyli śpiewają trzej panowie, Carreras, Domingo i Pavarotti, a Mechta dyryguje. O ile się nie mylę, to u pana dyrygenta byłem swego czasu w domu na południu Londynu. Na południe od południowego Londynu, może tak. Ok, teraz pora na Chris de Burgh, Flying Colors. I zostało nam jeszcze We Two Are One. My także jesteśmy jednością. Tak można by było przetłumaczyć. To nie wiem. O, to jest przód. Dobrze. To jest tył. To jest przód. Jeszcze raz Eurythmics i Touch. Teraz znowu Soul. Zwany Blue Eye Soul. Blue Eye Soul, czyli niebiesko-okie Soul. Niebiesko-okie Soul. Dlaczego? Bo biali ludzie śpiewają. To mamy Simple Red i Man and Woman. I już ostatnia, nie, jeszcze nie ostatnia, ale przedostatnia. Art Garfunkel, Watermark. I A New World Record, nowy rekord świata. Olimpiada się skończyła, rekordy świata może już nie będą bite w tym roku, co chodzi o lekkoatletykę. Ale wbita została wytłoczona płytka i okładka właśnie grupy Electric Light Orchestra pod tytułem New World Record, czyli nowy rekord świata. I to na tyle tego lata. Także słuchajcie, tak jak wspominałem, prosiłbym was o wpłaty na Powodzian, na rzecz Powodzian. Na pewno w waszym mieście znajduje się, czy w gminie, ktoś, kto organizuje takie zbiórki pieniędzy. Chociaż przed chwilą usłyszałem, że Unia Europejska daje 10 miliardów euro dla takich krajów jak Polska, Austria, Słowacja, Czechy. No bardzo fajnie, ale myślę, że to będzie jednak wciąż za mało. Także słuchajcie, no żegnam się z tymi słowami, że do zobaczenia jesienią. Mam nadzieję, że babie lato przed nami, czyli Indian Summer, i będzie dobrze. I w najbliższym okresie ślad po tym potopie zaginie, że nie będzie. Trzymajcie się, hej!